cywilizacja zmieniła świat i zapomnieliśmy o tym, jak bogata jest natura. Używamy mydeł w płynie, mydeł w kostce, żelów do kąpieli. A natura dostarcza nam mydło w postaci naturalnej. Ta roślina to mydelnica lekarska. Dzięki niej możemy się umyć. A skóra po takiej kuracji jest gładka, delikatna i pachnie łąką. W zależności od pory roku substancje czynne wędrują do korzenia lub jest ich więcej w liściach. Warto przyjrzeć się, po czym my chodzimy. Liście należy zmielić w ręku, aż poleje się sok, a mocniejsze potarcie sprawia, że pojawia się zielona piana. W ten sposób można umyć dłonie i całe ciało. Wygląda trochę inaczej niż prawdziwe mydło, które znamy ze sklepów, a jego skuteczność jest porównywalna i jest to środek naturalny. Wystarczy jeszcze ręce opłukać i będą bardzo delikatne, bez użycia kremów i środków chemicznych.